Wiesz cokolwiek o Warszawie? Niewiele. To jest Stare Miasto. XVII wiek. Niezupełnie. XX. Niemożliwe. Pozory mylą. O rzece tej tak dużo wiem ze wspomnień babci mej. Tak, to nasza Wisła, królowa polskich rzek. Jak to będzie po angielsku? Wistula. Tak jest. Babcia opowiadała, jak rodzice z nią nad Wisły brzeg lubili czasem przyjść. Jak fajnie w letnie dni nad Wisłą piwo pić. Najładniej u nas jest latem, piwko i Wisła, cud. A zimą? A zimą grzany miód. Aż nie do wiary to, co masz na myśli? Że jestem tu, w kraju dzieciństwa mej babci. A jak wspomina tamte dni? Chcę, byś poczuł i ty tego miasta smak. Czasu chyba brak. Wystarczy spojrzeć, żeby poczuć. Szkoda oczu. Alicjo, opowiedz coś o sobie. Jestem aktorką. Nie modelką? Pozory mylą. Chyba tak. Zawsze marzyłam sobie, by być aktorką, żyć w iluzji. Lady Macbeth grać, królewnę w złotej szacie. W rodzinie to tradycja, to bogacie. Piękną Polskę, jeśli chcesz. Przepiękna ma Polska, te słowa znam. A skąd je znasz? Lepiej mi pokaż getto. Rozejrzyj się. Rozglądam się i co? Getto. Co? Abby, jesteśmy w getcie. Ale na zdjęciach było inne. Widzisz ten fragment muru? Co to jest? Tyle zostało z getta. Niemcy je zrównali z ziemią zaraz po powstaniu. Co? Niemcy? Tak, Niemcy. To cud, że dom twojej babci w ogóle przetrwał. I co, i to wszystko? I ci ludzie tak tu sobie chodzą? Gdzie jest dom mojej babci? Po drugiej stronie ulicy.